Niestety smutna wiadomość. Chadwick Boseman zginął w wieku 43 lat po czteroletniej walce z rakiem. Jego możecie znać z roli Czarnej Pantery. Oczywiście nie zagrał tylko w Czarnej Panterze. Jeden z moich ulubionych filmów Chadwicka Bosemana to 21 Mostów albo ostatnio wydany na Netflixie Pięciu Braci czy The Five Bloods. Pierwszy raz Chadwick Boseman pojawił się w 2016 roku w Kapitan Ameryka Civil War. Od tamtej pory zyskał miliony fanów na całym świecie. Jest to oczywiście dewastujący news, z tym się musimy wszyscy zgodzić, ale zostaje nam odpowiedzieć na pytanie, czy Czarna Pantera 2 nadal ma szansę powstać, albo co MCU powinno zrobić z Czarną Panterą. Chadwick Boseman zagrał T'Challa w solowym filmie o przygodach Czarnej Pantery. Film zarobił mnóstwo pieniędzy, zdobył 3 nagrody Oscara, 38 innych nagród i 66 innych nominacji. Był to naprawdę wielki film MCU. Czarna Pantera 2 miał mieć premierę w 2022. I teraz, co studio Marvel powinno z tym zrobić? Pierwszą opcją jest zamiana aktora. Było tak już w kilku przypadkach, nawet w MCU, nie tylko w MCU, gdzie główny bohater w kilku wystąpieniach został zamieniony innym aktorem. Jeżeli chodzi o MCU, no to najlepszym przykładem jest War Machine, który został zamieniony. Jakoś sobie po prostu nie wyobrażam, aby studio Marvel wydało mnóstwo milionów dolarów, aby cyfrowo zrobić postać T'Challi czy właśnie Chadwicka Bosemana. Po pierwsze, myślę, że nie zrobiliby tego z powodu pieniędzy, ale to nie byłby największy powód. Największym powodem byłby szacunek dla postaci, szacunek dla zmarłej postaci. I myślę, że najważniejszym zamiennikiem, najbardziej takim logicznym zamiennikiem byłaby Letitia Wright, czyli Shuri. Shuri była w komiksach Czarną Panterą, przejęła rolę Czarnej Pantery pod T'Challi. Drugą postacią mógłby być M'Baku, czyli Winston Duke, który również był w komiksach Czarną Panterą. Jeżeli chodzi o wyjaśnienie, jak to ma się wszystko zdarzyć. Doctor Strange 2, czyli Multiverse of Madness, ma wprowadzić tak zwane multiversum i mogliby wprowadzić innego Czarnego Panterę, inną Czarną Panterę, z innego, w równoległego wszechświata. Byłoby bardzo to naciągane, ale mogłoby to zadziałać na korzyść MCU i wtedy ten drugi aktor mógłby podtrzymać ducha Czarnej Pantery. Oczywiście byłoby to bardzo wielkie wyzwanie, aby wejść w te same buty, w których chodził Chadwick Boseman w MCU. Drugą opcją może być Eric Killmonger, również który pojawi się za pomocą multiversum. Michael B. Jordan prowadził już filmy, wielkie filmy, na przykład Creed, także myślę, że jest na tyle utalentowanym aktorem, aby mógł pociągnąć Czarną Panterę do przodu. Kolejną opcją, której bardzo nie chciałbym zobaczyć, to jest po prostu usunięcie Czarnej Pantery z MCU. Zdjęcia do Czarnej Pantery 2 jeszcze się nie rozpoczęły, także nic straconego, mówiąc w cudzysłowie oczywiście. Kevin Feige i spółka mogliby napisać scenariusz do innych filmów, w których to Czarna Pantera gdzieś by zniknął czy zginął w filmie i tak by to wyjaśnili. I teraz, dlaczego nie chciałbym, żeby to się stało? Ponieważ jakiś czas temu pojawiały się bardzo ciekawe plotki na temat scenariusza do właśnie Czarnej Pantery 2. Po pierwsze, w Czarnej Panterze 2 mieli pojawić się X-Meni, prawdopodobnie tutaj oczywiście zaznaczam. Czy mieli Czarna Pantera 2 miał wprowadzenie do X-Menów za pomocą ślubu T'Challi i Storm. Druga sprawa, to w Czarnej Panterze miał się pojawić Namor. Trzecia sprawa, to w Czarnej Panterze miał się pojawić Victor Von Doom. Także tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy mogłoby się wydarzyć i jak tu oczywiście chciałbym zaznaczyć, że to są plotki. To były plotki i teraz co zrobi Kevin Feige dalej? Na razie tego nie wiadomo, czekamy na jakieś oficjalne wystąpienie, oficjalną notkę od Kevina Feige. Jak na razie tylko dodał na swoim Twitterze wyrazy w szacunku i współczucia dla rodziny Chadwicka Bosemana.